tu Sesia, zapraszam Was na tydzień inspiracji. Będziemy bawić się paletką Girl Boss od Mio. Pomyślałam, że da się tą paletą stworzyć dużo różnorodnych makijaży, z tego względu, że u góry mamy rządek chłodno-różowy, a na dole neutralno-brązowy, więc można te kolory, wiecie, łączyć, mieszać i tak dalej. Mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie. Mamy kilka błysków, kilka matów, więc powinniśmy mieć dzięki tej palecie całkiem sporo możliwości. Dlatego podejmuję wyzwanie, aby stworzyć nią tydzień, 6 makijaży i zobaczyć po prostu, co można z tej palety wycisnąć. Paleta Girl Boss, ona tutaj jest tworzona w estetyce takiej pewnej siebie kobiety, takiej rządzącej światem po prostu, ale ona ma też dla mnie taki ślubny vibik, jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Mam już kilka pomysłów na makijaże, także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie dzisiaj od takiego bezpieczniaka. Zrobimy klasyczne cieniowanie w brązach i dodamy bardzo jaśniutki, pastelowy, różowy akcencik w wewnętrznym kąciku. Zaczynam odcieniem Missing, którym gruntuję okolice pod łukiem brwiowym. Teraz odcień Faith, taki neutralny, średni brąz. I nim sobie już tutaj buduję zewnętrzny kącik. Ten brąz ma leciutko różowy w sobie podton, więc będzie przepięknie się komponować z tym rządkiem fioletowo-różowym. Ten sam Faith nakładam na dolną powiekę, mniej więcej do połowy oka, a może nie, tutaj na całą długość. Ogólnie ja przewiduję, że pojawi się taki trend na baby pink, więc ta paleta może się fajnie w ten trend wpisywać przez te różyki, fioleciki. No i teraz dokładam sobie ciemny brąz, czyli OG Girl. Przyciemniam zewnętrzny kącik. Ładnie się budują te kolory. Ten brąz jest dosyć chłodny, taki odcień espresso, też spoko. Do tych fioletów będzie dobrze tutaj pasować. Puszystym pędzelkiem nabieram odrobinę tego OG. No i przenoszę delikatnie powyżej załamania powieki. Ładnie się te kolory przechodzą przez siebie. Przechodzą przez siebie, dobrze powiedziałam? Przenikają. Jeszcze takie ostateczne roztarcie. No i przechodzimy do tego wewnętrznego kącika. Będę chciała nałożyć sobie Lolitę, ale na początku przygotuję sobie linię wodną też takim bardzo jasnym różem. Glam Shop ma taką cudną kredkę, nazywa się Różowe Mleko i nim pokryję sobie właśnie linię wodną i wewnętrzny kącik. Delikatnie zmiękczam paluszkiem i nakładam Lolitę. Na początku gruntuję tą kredkę, a potem trochę obszerniej tutaj nakładam. Chcę, żeby ten róż był naprawdę widoczny, żeby on robił nam ten makijaż. Wracam do odcienia Fade i staram się pod tą różową kredką zrobić takie delikatne odcięcie, nawet nie tyle odcięcie, to po prostu zbudować mocniej ten kolor, aby to odcięcie się pojawiło bardziej wyraźne. Jaka różnica w ogóle, tu takie małe oczko, a tu takie oczysko. Przechodzę w takim razie do wytuszowania rzęs i myślę, że makijaż jest skończony. I możemy wykończyć makijaż. Ja będę używała konturówki Lip Contour Scriber 02 Toffee. To jest z tego setu mijowego. I zobaczcie, że Toffee jest tutaj. On jest najbardziej taki wpadający w fiolet, więc pomyślałam, że tu będzie dobrze pasować. I na to użyję pomadki również z Mio w odcieniu 02 Peachy Pink. I nasz pierwszy makijaż paletką Girl Boss jest gotowy. Bardzo podoba mi się to, jak te cienie się rozcierają. Bardzo ładnie się ze sobą połączyły i to cieniowanie jest takie naprawdę, naprawdę perfekcyjne, mimo że nie wymagało ode mnie zbyt dużo pracy i wysiłku. Makijaż całkowicie w matach z fajnym akcentem w wewnętrznym kąciku. No ja jestem jak najbardziej na tak. Pamiętajcie, że jeden makijaż tą paletą na kanale już był i znajdziecie go w ostatnim odcinku Get Ready With Me, gdzie robiłam makijaż w stylu Baby Pink właśnie z użyciem jasnego odcienia Lolita i Muse i wyszedł nam bardzo, bardzo cukierkowy makijaż. Koniecznie sobie obejrzyjcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Zaliczam go również do dzisiejszego odcinka jako inspiracja makijażu tą paletą i myślę, że możemy przejść w takim razie do kolejnego makijażu. A dzisiaj zrobimy sobie takie brązowo-złote Halo Eye. Zaczynam ciemnym brązem, czyli OG Girl.
i buduję sobie nim zewnętrzny kącik. Chcę, żeby makijaż był intensywny, dlatego zaczynam od najciemniejszego koloru. Przenoszę kolor powyżej załamania powieki i tutaj staram się już delikatnie blendować. To samo robię w wewnętrznym kąciku, czyli najpierw wklepuję sobie, buduję ten kolor, jego intensywność i później jak przenoszę już powyżej załamania, to delikatnie rozcieram, blenduję. To samo, tylko mniejszym pędzelkiem. To jest Money Brushes 16, a wcześniejszy był Money Brushes 11. I tutaj też buduję sobie przede wszystkim zewnętrzny kącik. No i to samo w wewnętrznym kąciku. Tutaj też ostrożnie, raczej czubeczkiem samym pędzelka, żeby nie zrobić sobie wielkiej, chaotycznej plamy. I rozcieram delikatnie do środka. No nie wiem, czy widzicie, ale w tym jednym miejscu malutkim nie chcę przykleić mi się cień. Być może źle rozłożyłam bazę. Żeby to uratować, sięgam sobie po prostu po brązową kredkę i to miejsce zamalowuję. I teraz mogę spróbować jeszcze raz wklepać sobie cień w tą kredkę i sytuacja uratowana. Wezmę sobie odrobinę odcienia beżowego, tak żeby tutaj mieć już na przejście i odcień face, czyli jasny brąz. I powiem Wam, że jak rozcierałam sobie na tym oku te kolory, właśnie OG Girl i Faith, to ewidentnie widać, że one mają taki leciutko fioletowy podton. Bo jak one się rozcierają, to właśnie do takiego lekko brudnego fioletu. Więc no, fajnie jest ta paleta przemyślana, że to nie jest jakiś randomowy brąz, po prostu czekoladowy, tylko one mają też ten podton fioletowy, dzięki czemu wszystko po prostu ładnie się będzie ze sobą łączyć. No i rozcieram sobie ten najciemniejszy kolor i to samo robię na dolnej powiece. Przechodzimy w takim razie do kredki tej samej brązowej. Aplikuję ją na linię wodną. I teraz odcień Superstar w ogóle. Przepiękny. I fajnie, że jest to taki beżowo-złoty. On ma w ogóle dużo w sobie różnych drobinek. Delikatnie też się mieni, mam wrażenie, na zielono. Ale bardzo fajnie przełamuje tą paletkę, bo ona jest teoretycznie taka trochę chłodnawa. Wiecie, mamy tutaj takie róże. Te brązy są takie też chłodne i fioletowe. A tutaj mamy, no, w zasadzie złoto. I ono naprawdę bardzo fajnie tutaj pasuje. Przede wszystkim z tymi brązami bardzo ładnie wygląda. Z tymi różowymi błyskami też będzie fajnie wyglądać. No i możemy sobie tak dla odmiany po prostu zrobić makijaż znowuż w innej temperaturze. Ściągam troszeczkę do dołu sobie ten kolor, żeby to było też troszkę takich drobineczek, o, gdzieś w tym miejscu. I to samo robię tutaj u góry, przenoszę prawie pod samą brew, żeby to się tak fajnie mieniło. Kilka sobie strącę tych drobineczek. I chyba to tyle, słuchajcie. Bardzo szybko mi poszło. Tuszuję rzęsy. Jak robiłam pierwsze oko, to miałam wrażenie, że trochę to trwa. Ale chyba dlatego, że już wiedziałam, co mam robić i jak, to te oko mi poszło bardzo szybko. Ten błysk tutaj dziś delikatnie mi się osypał, więc pewnie będę robić poprawki, dlatego też nie jestem przypudrowana. Ale matowy w ogóle. Nice. Poprawiłam się i wykańczamy makijaż ustami. Myślę, że będzie tutaj fajnie pasował po prostu jakiś delikatny, jasny nudziak, więc wezmę sobie błyszczyk Viral z Glam Shopu, z kolekcji Luxe. Aplikuję. Zobaczymy, czy to będzie dobry strzał, czy nie. Chyba dobry. I tutaj dzisiaj bez konturówki, bo właśnie chcę, aby te usta były na tyle jasne, żeby nie odciągały uwagi od oczu, żeby zrobić właśnie taki kontrast takich, powiedzmy, bladych ust. A konturówka, no, już by mi dała ten efekt takiego cieniowania, mocnej definicji, więc nie wiem, czy tak chcę, zaraz zobaczymy. No i chyba tak zostaje. Zatem tak się prezentuje makijaż numer 3, takie dosyć intensywne halo eye, trochę wygląda jak smoky tak z daleka, ale jednak ten błysk na środku dodaje nam tego właśnie rozświetlenia dla oka. Z jasnymi ustami, cała uwaga skupia się na oczach. Uważam, że wygląda to bardzo fajnie i mega tajemniczo. Dzisiaj również sięgniemy sobie po ten różowy rządek i nałożymy ten róż też troszkę nietypowo, bo chciałabym, żeby znalazł się również między oczami. I chyba od tego właśnie sobie zaczniemy. Sięgam po Lolitę i zobaczymy, czy ten róż, on tutaj będzie widoczny, czy potrzebna by była jednak biała baza. Wydaje mi się, że powinien być wystarczający. To może nałożę chociaż jasną bazę na powieki, żeby tutaj ten kolor też był lepiej widoczny. Okej. I nakładam teraz
również tutaj ten kolor. I co? Jest widoczny. Chyba nie będę nakładała tutaj białej bazy. Zmieniam pędzelek na mniejszy i nakładam. Jeszcze nie wiem, jak dokładnie sobie wykonturuję to oko kolorami, więc przejdę sobie do tego różowego błysku. To jest Dream Girl. Też bardzo ładny kolor, taki topper. Tak, on ma taką niemalże przezroczystą bazę i różowe drobinki, różowy błysk. Wygląda troszeczkę jak folia, bo się układa takimi, no właśnie, nierównomiernymi w kształcie drobinkami. Lubię takie kolory na co dzień. Tylko, wiecie, jeden taki błyszczący cudaczek na całą powiekę, wytuszować rzęsy, fajna pomadka na usta i można lecieć w świat. Biorę sobie też trochę Ice Princess i nakładam na środek tutaj, między oczami, na nos, żeby ta przestrzeń nie była też taka płaska, bo tu jest matowo. Teraz sięgam po Muse, którą aplikuję w zewnętrznym kąciku. Tutaj obszernie rozcieram, wyciągam też na zewnątrz, aplikuję też na dolnej powiece, a w wewnętrznej części na dolnej powiece Lolita. Muse nakładam teraz też większym pędzelkiem jako róż i delikatnie rozjaśniam go Lolitą, żeby był bardziej cukierkowy. Piękny jest ten kolor jako róż. Po prostu oba wyglądają prześlicznie. Cudo. Biorę sobie teraz odcień Fementy. Delikatnie pogłębiam sobie kąciki. Dosłownie przy linii rzęs. Chyba będę robić tym Femenity kreskę. Więc tylko tak symbolicznie pogłębiam cieniowanie. Przerzucam się na skośny pędzelek i aplikuję Femenity w formie kreski. Będę ją za chwilę rozcierać. I małym kulkowym pędzelkiem zmiękczam krawędź, tak żeby to właśnie była taka miękka kreska, takie przypominająca trochę cieniowanie. I wezmę sobie jeszcze trochę OG Girl, żeby delikatnie pogłębić tą kreskę, żeby był mocniejszy gradient, więc dokładam sobie OG Girl tak blisko linii rzęs. Wybaczcie, że trochę się zasłaniam, ale muszę mieć lusterko na wprost, żeby wyszło równo. Zaznaczę sobie również wewnętrzny kącik, ale nie wyciągam dzióbka, tylko po prostu tym odcieniem Femenity delikatnie go pokrywam, tak wewnątrz, w środku, żeby miał lepszą definicję, żeby tutaj nie było tak blado, a wiemy, że tutaj jest bardzo jaśniutko. O, od razu lepiej. Chyba ten Femenity nałożę na całą linię wodną. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, uwzględniając fakt, że zaczyna mi ten kącik łzawić, ale miejmy nadzieję, że wytrzymam. Mogę w takim razie wytuszować sobie rzęsy, podkręcam je i tuszuję maskarą Lancome Hypnose. No i wykańczamy makijaż. Wkładam sobie jeszcze troszeczkę Lolity. Ach, ta Lolita się po prostu przyczepiła do mnie. Albo ja do niej. Dokładam jeszcze więcej maskary i staram się trochę posklejać rzęsy w takie kępki. Jak ułożycie szczoteczkę pionowo, to tym czubeczkiem możecie w ten sposób, jakbyście grali na pianinie, i one się w zasadzie same sklejają w takie kępeczki. Na ustach w zasadzie podoba mi się to, co mam, to jest ten mój błyszczyk DIY, ale tak poeksperymentuję sobie, spróbuję tego jaśniejszego też błyszczyka DIY. No i ten chyba będzie idealny. Okej. I chyba mamy gotowy makijaż. Wyszedł też mega cukierkowy, no wiecie, to jest taki typowo różowiutki, ale fajne to wyciągnięte oko, takie laleczkowate rzęsy i taki nietypowy element pastelowego koloru tutaj między oczami, no sprawia, że jednak ten makijaż ma charakter, że nie jest po prostu tandetny, kiczowaty albo po prostu, no wiecie, taki słodziutki, infantylny, różowy, no tylko ma w sobie właśnie jakiś fajny charakter. So far chyba mój ulubieniec. Dzień dobry, dziś pójdziemy w graficzne miękkości. Cokolwiek to znaczy. Zaczynam sobie z grubej rury, od razu od błysku i nakładam ten błysk na całą powiekę. To jest odcień Guru. Najbardziej neutralny, bezpieczny, jaśniutki błysk. Ładny ten błysk, taki drobineczkowy. I teraz przechodzę sobie do brązowej kredki. I tą kredką na początku maluję sobie dolną powiekę. Przygotujcie sobie od razu jakiś pędzelek do rozcierania tej kredki. I od razu ją rozmiękczam, żeby nie było żadnych ostrych krawędzi. To będzie moja taka baza podcieniowanie. To samo robię na górnej powiece wzdłuż linii rzęs. I teraz wyciągam sobie taki trójkąt na zewnątrz. To nie będzie kreska, a to będzie właśnie takie ala cieniowanie, ala graficzna kreska.
Ciężko to skategoryzować. I delikatnie zmiękczam. I drugą kreskę maluję do środka powieki, tutaj u góry. I powstało nam coś takiego. Teraz sięgamy sobie po paletkę i bierzemy się za cieniowanie. Biorę sobie nieduży kulkowy pędzelek i odcień Faith. I delikatnie rozcieram sobie wszystko. Zaczynam sobie od dolnej powieki. Teraz tym samym kolorem rozcieram sobie górną powiekę. I tutaj sobie zmiękczam moją kreskę. I przeciągam sobie kolor, no właśnie na tą ala kreskę, którą robiłam na zewnątrz. Gruntuję sobie delikatnie ten kolor i rozcieram, ale bardzo subtelnie, żeby wiecie, to tak nie rozeszło się za bardzo, no bo nie będzie wtedy widoczny ten fajny kształt. Dokładam sobie teraz odcienia Femininity bliżej linii rzęs i ciągnę sobie delikatnie w tą kreskę, ale tej kreski już nie będę podkreślała tym odcieniem, ale chcę, żeby po prostu zrobić przejście. Skośnym pędzelkiem jeszcze nakładam sobie OG Girl i zaznaczam nim wewnętrzny kącik. To może być taki lekki dzióbeczek, skoro idziemy już w takie wyciągnięte oko. Teraz biorę sobie czarną kredkę i czarną kredką pokrywam linię wodną. Może być też brązowa albo bordowa, tak żeby jeszcze bardziej wyciągnąć oko, wydłużyć, zwęzić. I odcieniem OG Girl staram się delikatnie tą kreskę tutaj wblendować w cieniowanie. Zobaczcie, zrobiła się taka fajna głębia, definicja. Pędzelkiem dokładam sobie tego błyszczącego cienia w ten trójkącik, bo tutaj brakowało trochę. No i teraz bardzo ważna kwestia. Ogromna ilość maskary, bo to ma być kocie oko, wyciągnięte graficzne, ale z efektem smoky eyes dosłownie. I żeby ten efekt osiągnąć, właśnie nałożyliśmy ciemną kredkę, mamy dużą głębię przy oku, no i potrzebujemy właśnie dużo maskary. Na ustach myślę, że dobrze będzie wyglądać jakiś jasny brąz, więc wybrałam sobie konturówkę Ombre z Glam Shopu i na to pomadka Carmel z Mio, czyli numer 04. I następny makijaż skończony, ten nieco bardziej edgy, ale czuję się w nim bardzo kobieco i nie wiem sama, czy jest on makijażem mocnym, czy właśnie bardziej delikatnym. Mam wrażenie, że posiada cechy jednego i drugiego, bo powieka jest dosyć jasna, subtelna, mamy taki tylko lekki trójkącik, ale wokół oka jest definicja i intensywność, więc no myślę, że bardzo fajny okolicznościowy makijaż. Nie mam dzisiaj jakiegoś konkretnego planu, ale myślałam, aby wykonać makijaż samymi błyskami. Zobaczmy. Zrobię sobie osypkę pod okiem, bo zauważyłam, że delikatnie się sypią te błyski. Zaczynam sobie od bazy pod brokaty. Moja jest Zinglota, uważam, że jest najlepszą bazą pod brokaty. I zaczynam sobie może odcieniem Superstar, czyli tym złotym i on wleci sobie w zewnętrzny kącik. Teraz może Dream Girl, różowiutki, opozycji do Superstar. Do tej bazy to się, powiem wam, przykleiły zacnie. Teraz Ice Princess, może w tym miejscu i tutaj. Też mi tutorial, co? Czyli tu w wewnętrznym kąciku i przenoszę wyżej. A! Omsknęła mi się ręka i włożyłam tutaj w cień paznokieć. No powiem wam, że niezłą dziurę wydłubałam tutaj. Dobrze, że denka nie sięgnęłam. I mam czarny pazur teraz, super. Dobra, będę, po prostu nie będę pokazywać tego paznokcia. Lecę sobie z góru. I góru wrzucam sobie tutaj. Tuż pod samą brwią już i wrzucam sobie tutaj pomiędzy te wcześniejsze i może trochę tu. Jest. I teraz dolna powieka. Zaczynam od złotka, ależ to jest intensywne. Lecę z różem Ice Princess w wewnętrznym kąciku i może guru tak już tutaj w samym kąciku. Ice Princess nakładam jeszcze tutaj i biorę sobie jakiś bardzo leciutki pędzelek mgiełkę, dosłownie. Tak, żeby leciutko omieść te kolory. Ależ to ładnie to wygląda. Później jakieś ostateczne, końcowe ujęcia zrobię, to będziecie widzieć. Ale to wygląda, powiem wam, no, obłędnie. Wrzucę sobie jeszcze Ice Princess tutaj, bo tu mi jednak brakuje jakiegoś takiego kolorku, bo one tak fajnie się przechodzą ze złota w róż, a tutaj jakoś tak za neutralnie to wygląda. Nakładam czarną kredkę na linię wodną, a w zasadzie nie tylko na linię wodną, ale obrysowuję nim w zasadzie całe oko. I tuszuję rzęsy dużą ilością maskary, najlepiej tak ze 2-3 warstwy tuszu i staram się też posklejać delikatnie rzęsy w takie kępeczki. I myślę, że aby nadać takiego charakteru temu makijażowi, zastosujemy sobie
ciemniejsze usta. Przygotowałam sobie kilka opcji i jeszcze nie jestem pewna, którą chcę konkretnie wykorzystać. Więc zaczynam od konturówki. Myślałam o jakichś brązach, ale myślę, że zbyt obciążą ten makijaż, że będzie wyglądał jakoś tak za ciężko. Mam jeszcze w głowie jakąś czerwień, ale taka czysta czerwień, o, taka już bardziej. Ta by była zbyt krzykliwa moim zdaniem. Może coś takiego. To jest bardzo podobne do odciętej konturówki. To jest całkiem, całkiem. Myślałam o takim też bardzo ciemnym. On też fajnie by kolorystycznie do tych róży tutaj pasował. I w ogóle też pomyślałam o takim intensywnym różu. I to jest takie trochę nietypowe, ale może spróbuję. Najwyżej zmyję, bo tak najbardziej chyba ciągnie mnie w kierunku tych kolorów. Spróbujmy. To jest odcień Pillow Fight. Z NYXa. No, chyba mi się podoba. Chyba fajnie, coś innego trochę. Nie czerwień, tylko taki róż. W ogóle jak on pięknie wygląda z tą konturówką taką bordową. To możemy, myślę, tak dla zharmonizowania jeszcze tego efektu, dodać sobie różu w takim podobnym odcieniu żywszym. Dodamy sobie trochę więcej. O, zobaczcie, od razu robi się tak harmonijnie tutaj fajnie. Oh, yes. Widzicie, makijaż to nie tylko oko. To musi wszystko ze sobą grać. Często dostaję komentarze, że zrobiłam makijaż, ale mi nie wyszło tak ładnie jak tobie. A się pytam, a zrobiłaś dokładnie tak jak ja robiłam? Czy zrobiłaś tylko oko? No i teraz jest moim zdaniem petarda, bo mamy bardzo błyszczący makijaż oka, ale usta i policzki tworzą tutaj taką spójną całość. Fajnie to wygląda, z takimi jeszcze posklejanymi rzęsami. Niby delikatnie, ale trochę dramatycznie. Me gusta. To był już ostatni, szósty makijaż w dzisiejszym odcinku, więc możemy podsumować sobie pracę paletką Mio Girl Boss. Zrobiłam parę makijaży, więc myślę, że mam na jej temat co nieco do powiedzenia. Generalnie pracowało mi się nią bardzo dobrze. Jestem mile zaskoczona tymi jasnymi kolorami, które naprawdę są widoczne. Wystarczy je trochę dobudować. No i właśnie tą paletą raczej będziemy pracować na zasadzie budowania pigmentu, bo jest on umiarkowany. Możemy nałożyć go delikatnie, ale jeżeli zbudujemy sobie ten pigment, no to jest on całkiem intensywny, więc to nie jest rodzaj cienia, który przy jednym dotknięciu od razu mamy full pigmentację, tylko raczej trzeba ją budować, co jest wygodne przy codziennym makijażu, bo nie mamy obawy, że sobie zrobimy jakieś plamy czy coś w tym stylu. Natomiast da się też intensywnie te kolory budować, intensywne błyski, więc pod tym kątem pracowało się naprawdę przyjemnie. Jeżeli chodzi o błyski, da się nakładać zarówno palcem, jak i pędzelkiem. Trzeba uważać delikatnie na osyp, bo one są mocno drobinkowe. Więc jeżeli nie chcecie mieć tych drobinek gdzieś na twarzy, to warto zrobić sobie albo osypkę, albo po prostu zacząć od makijażu oka. Co do matów, te jasne właśnie bardzo fajnie się utrzymywały. W ciągu dnia byłam miło zaskoczona, na przykład ten tutaj, mimo przetłuszczania się mojej skóry, on wciąż tutaj został przez cały dzień, więc to było naprawdę miłe zaskoczenie. Natomiast widziałam, jak OG Girl przy chyba trzecim makijażu tak w ciągu dnia delikatnie mi się tak wytrącał, więc troszeczkę tracił swoją intensywność, ale też nakładałam go wtedy, jak się nie mylę, na kremową bazę. Gdybym nałożyła na zwykłą, być może utrzymałby się jeszcze lepiej i ta intensywność byłaby lepsza. Niemniej one się utrzymują w ciągu dnia, więc to jest taki, wiecie, niuans. Są naprawdę ok. Bardzo ładnie się przez siebie przechodzą, bardzo ładnie się łączą, blendują, więc pod tym kątem nie ma żadnego problemu. Jak nawet nie macie wprawy w makijażu, to uważam, że tą paletą da się łatwo pracować, bo ona się dobrze rozciera, dobrze się buduje, dobrze się przenikają kolory i ta praca jest taka bardzo instynktowna. Trzeba również ją pochwalić za kompozycję kolorystyczną, bo są naprawdę bardzo ładne te kolory, fajnie jest przemyślana ta paleta, jest taka kompletna, że można zrobić coś bardzo bezpiecznego, neutralnego, ale też delikatnie, jak widzieliście po moich makijażach, takiego trochę bardziej szalonego. Myślę, że do codziennego użytku jest to jak najbardziej spoko paleta. Nie będzie to jakość, którą ja bym zabrała, wiecie, do kufra i malowała nią klientki i nie jest to może też moja ulubiona formuła cieni, ale pracuje się nią naprawdę bardzo przyjemnie i daje bardzo ładny rezultat, więc do takiego codziennego użytku uważam, że jest jak najbardziej spoko. Napiszcie mi, co myślicie o tej palecie, może ktoś z Was ją ma i ma jakieś inne przemyślenia, albo właśnie podobne do moich. No i koniecznie głosujcie, który makijaż podobał się Wam najbardziej. Ja swoich faworytów mam, więc czekam na komentarze od Was. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, koniecznie zostawcie mi kciuka do góry i komentarz, abym wiedziała, żeby robić takich filmów więcej. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam również do subskrypcji kanału i do zaglądania przy następnej okazji. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.